coś, co ma trwać co najmniej do końca marca. O cholera. Dzisiaj jest 29 grudnia. Tak. 2022. Wieje, wieje, wieje. Zimę jakaś wywioło. Było tak ładnie, niestety wszystko się popsuło. Ale zaczynamy. Zaczynamy sezon. No ja już zaczęłam. Tyś już zaczęła wcześniej. Ja ale dzisiaj piąty rozmów. Ja dzisiaj pierwsza szósy. I oby tak do 3 kwietnia, jak było w zeszłym sezonie. Do 15. No, a ja to już kiedyś jeździła 15. Do 15, no to to już takie z rąkiem jeszcze. Takie no marzenia bardziej są. Sądząc po tych ciepłych zimach, po tym co się teraz zapowiada, nawet 15 stopni, to no nie wygląda to zbyt kolorowo. Ale jeszcze styczeń, luty, marzec przed nami. Więc może się wszystko wydarzyć. No ta zima, która się teraz zaczęła, to trwała zaledwie 2 tygodnie. I narzekali, że śniegu dużo, że mróz i co? I poszła. Tu pewnie śniegu było dużo więcej. No. Ale
widoczek jest. Ale Tatru nie widać. Jest ogień, już widzę. Jedna. No i pierwsze kusy. Zobaczymy, czy ja pamiętam jeszcze, jak się na nartach jeździ.
razy mi nie przyjdzie, że wiesz. To ty objeżdżona i a ja pierwszy raz. Ale może nie być się wypocznić. To mi się dłuższa przerwa była. To jest jednak rzecz, której się nie zapomina. No już tu mnie nogi wymienią. Ciężko będzie 4 godziny wyjechać. Śnieg jest taki. To jest początek sezonu też. No to jadymy na Orczy. Pomyślą dzisiaj na Czantorii, oczywiście ja tego nie powiedziałem. Inaugurujemy sezon na Czantorii. Roba
ryba i orczyki to nie jest może dobre połączenie, ale tu na orczyki jest nawet niezły. Faturka na Czantori. Oczywiście chodzi tylko do wyciągu, no bo tam na dół się nie da zjechać. Aczkolwiek jak był ten śnieg, to się dało. Ja niestety wtedy nie mógł jeździć. Strasznie żałuję. No ale jak się mimo co się lubi, to się lubi co się ma. Oczywiście tradycyjnie już pozdrawiony pana Wojtka Spisarzowic z jego rodziną, żoną, tam wszystkimi znajomymi, całymi Spisarzowicami. Wierny kibic, wierny fan i wierny widz. Tak, widzimy się w Sylwestra, mam nadzieję, na zakończenie sezonu rowerowego, bo ten formalnie jeszcze trwa przez 2 dni. No chociaż temperatury, które są zapowiadane na pierwsze dni stycznia, raczej też wskazują na to, że ten sezon rowerowy już tak nieoficjalnie, ale będzie od razu zainaugurowany, bo wydaje się, że nie do roboty na rowerze, jak będzie ponad 10 stopni, no to cóż ja będę robić w aucie, nie? Moje autko już do mnie wróciło. Mam nadzieję, że będzie się sprawowało dobrze. A więc z taką wiarą, nadzieją i miłością, można powiedzieć, tak, przymioty boskie, zaczynamy ten sezon. Mam nadzieję, że nogi dają rady, że plecy dają rady, że wszystko do rady, że sprzęt do rady, a tutaj sprzęcie się niewiele zmieniło, zresztą w ubraniu też się niewiele zmieniło. Właściwie nic się nie zmieniło, ubranie mam to samo od wielu sezonów. Narty też, kijki z konieczności inne, jak wiecie, pod koniec poprzedniego sezonu na ostatnim ski rajdzie tamte się połamały. A więc kijki po świętej pamięci wujkowi Romkowi, czyli po gościowi, który zaraził nas pasją narciarską w pewnym sensie, a może nie zaraził, ale wskrzesił w nas ten narciarski duch, o, który tam już był od lat przedszkolnych, ale w pewnym momencie tak wygasnął. Na szczęście pojawił się ktoś, kto dał impuls, żeby to wskrzesić i niestety już z nami nie jeździ. Patrzy na nas kajś z góry i pewnie zazdrości. Chociaż on już tam może jeździ po niebiańskich stokach. No cóż, no, nic na to nie poradzimy. To teraz tam, nie? Hala Jaworowo, widać, że nie widzicie, ale teraz jeździcie na wprost. Tu się do przejechać. Ojojoj. Lodzisko. Czy tu jest możliwość przejechania? Chyba będzie kłopot. Będzie kłopot i trzeba będzie na czyście patrzeć, tak?
coś ty tu zauważyła. Studnia? No to tu wodę ciągną pewnie z tego. Niestety trzeba sebuć to. Bo tu są kamienie i nic z tego nie będzie. Z tego przejechania na trasę czerwoną, którą my już jeździli. Troszkę się trzeba przespacerować. Jak widzicie, albo i nie widzicie, tutaj nie ma szans jechać. Może się śnieg naklei do budków. A z wyciągu wyglądało, że jest dużo śniegu. Co? Z wyciągu wyglądało, że tu jest dużo śniegu. A tu taka dupa. Żeby się tu nie wyżmocić jeszcze na tym. Zwłaszcza, że tutaj jest lód. Oj. Mogli to tu jakoś ten śnieg zepchnąć, żeby to tu było dobre, ale trudno. No to mamy taki niespodziewany atrakcje. Kwestie klei, no bo jest mokro. Trzeba będzie faktycznie tam przeleźć. A, genau, bo się lecz. Tu jest lepiej. Kiedyś się tu jednak odważył jechać. Chyba. Jeszcze bajoro. Czuję lód. Jakimś cudem się zapuchł. Chyba dobrze. Zacisnęmy. Spociłem się kurde w tym słażeniu.
bardzo dobrze. Znowu to. Powiem tak, przy pierwszym zjeździe nogi mnie zabolały, teraz już nie. Ale jak się zgrzała jeszcze przy tym chodzeniu? Ja, przy tym łażeniu. No ale pierwsze koty za płoty. Tu mnie nogi bolą. No mnie też tam bolały. Uda, ale... Ale chyba na tą fatkę nie będę jeździć. Mi się nie chce tam łazić. No. To przełażenie to jest denerwujące. No, chyba, żeby ten kąszczek od wyciągu do wyciągu podchodzić. No. A, to też nie, bo to pod górę zawsze. To też nie fajne. No to ostatni dział. Tam widzicie nasze rejony, widać Zalew Gorzałkowicki, widać elektrownię w Łaziskach, a tutaj widać Skrzyczne, Baranio Góra tam była też.
większości rajdza, ale jak widzicie już przekopy. I ludzie udało się ukazać, no. Ale jak na pierwszy rok to jest fantastyczny. A na stoku śnieg, a góra zero. Pomyślałem, że poniedziałek była tutaj rowerowa rajza Wisła Ustroń, to normalnie jest rok. Historia przełamuje monopol Krakowa. Tam przed nami Jasowiec i Kalenica, którą Morusy podobno w 1000 roku. No, oby się tak stało. 3 minuty. Mam dwa pozwolenia właśnie tam od ludzi z Kalenicy. Także mam pozytywne informacje, za pewno nie wiecie, na razie inwestują. Jest tam jakieś przebudowane. A to co my? To był wielki powrót. A na razie to już. No i już mało tradycyjnie do domu. Czym cię się idę weź? Jest drogo, ale nic na to nie poradzimy.